Hej, oto piąty odcinek GTA 4 The Last and Damned. Czyż nie? Mam jakąś wiadomość od tutaj Billy'ego. Do dyskusji przyjść do kryjówki. Jakiś rozłam w gangu, że jakaś dyskusja ma być? Ciekawe. W ogóle ten Jim może nam był taki gość, co może nam motory przyjść. Właśnie. Czy odkleję, mogę tutaj właśnie załatwić sobie motocykl? Hey, dude. Can you find a hexer for me to ride on? Okay, man. I'll be out soon. Ej, to fajnie. Dobra, na tej wyspie to działa. Ale poprzednio pamiętacie, że tego się nie dało właśnie wezwać, więc możliwe, że na innych wyspach się nie, tylko na tej. Ciekawostka. Hej, Clay. To mój motor teraz. Oczywiście. O, sorry. Sorry, nie na to. Nie na ten pojazd. Nie wiem, czemu gra mi skoczyła na zły pojazd. I po prostu poszli się na piechotę, no za debile po prostu. Jak mają swój pojazd przed normalnie... Przed oczyma, no ale... Cóż. Co kto wybiera? Dobra, wracamy do kryjówki. Zobaczymy, o co chodzi, nie? Powinniśmy być mniej więcej w połowie gry, tak mi się wydaje, bo jest ogólnie 22 misje. A my przeszliśmy 10 misji, więc jesteśmy mniej więcej w połowie. Czyli będzie mniej więcej 9 czy tam 10 odcinków, zależnie ile będę robić na odcinek. Teraz będę robić troszkę więcej. Właśnie, między odcinkami miałem sobie porobić wyścigi, ale jednak mi się nie chciało. W ogóle zapomniałem. Ale może nie potrzebuję tego hajsu aż tak bardzo. No dobra, jedziemy do kryjówki, co nie, jakiś tam... Kurde, pewnie rozmów, jakiś problem, jakiś kryzys w gangu. Jakieś tutaj podzielone zdania są, że trzeba coś tutaj rozwiązać, nie? Ale że aż Billy nas wzywa, nie? Zobaczymy wszystko na miejscu. Mogę się tutaj normalnie rozgadywać na godzin. Oczywiście, że uderzyłem. O, Stubbs. O co chodzi? Ja jestem. Okay. The amount of help I need from a man with your skills has tripled in volume, and that's a conservative estimate. If you're interested in helping me out with this, you can call me, and I'll tell you what I need. Okay. Oh, cool. Once you go down the dark path, it just keeps going, don't it, Stubbs? I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. Okay. Jakieś sprawy trzeba załatwić u tego gościa. Zapłata będzie znacznie wyższa, ale także umiejętności potrzebne będą znacznie wyższe. No ale dobra. Kurde, tak jak mówił Johnny, jak już się w coś jednego gościu ten wpieprzał, że w zabójstwo swojego wujka, no to niestety teraz trzeba to potem sprzątać strasznie. Tak czy inaczej, tutaj to mamy bliżej, więc to najpierw zrobimy. Ważniejszy jest gang, co prawda, nie? Oj, muszę wyjść, dobra. Spoko, bo nie mogę tego na motorze. Nie wszystkie misje właśnie, albo musiałbym się zatrzymać. Nie wiem, czy mi się tak teraz gra ścina. Tak się zawsze ścina po prostu. Ten koks przynosi pecha. O, właśnie. Ta Hera. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You fucking mind. Easy, Jim. Who the fuck you speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the Slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. You think a guy like you should be pleased? Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. Belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So, fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead.
Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Okay. Czyli? Ciekawe, co w końcu wybraliśmy. Trochę po mniejszym składzie, widzę. Okej, może będzie dobrze. Chociaż nigdy nie jest dobrze. Nie, tutaj w tej fabule nigdy nie jest dobrze. Czyli w lewo jedziemy. Co ten Billy? No miałeś klej do tego auta. A, czyli jednak w prawo, okej. Okej. Dziwna sprawa. Kurde, tego znacznika teraz. Nie trafiłem niestety. Prawie zdrowie na fula mamy. Na tym statku to wiele rzeczy tam po prostu przypłynęło do Liberty City, nie? Nie tylko ta Hera, tylko też Nico i parę innych dziwnych rzeczy, o które jakieś gangi pewnie walczą gdzieś w tle. Okej, okay. Jesteśmy coraz bliżej, czy gdzie do spotkania? Już trochę jedziemy. Okej, okay. Tutaj zjeżdżamy, więc pewnie już nie będziemy jechać autostradą. Chociaż... Nie, to jest dalej autostrada, dobra. O, i zdrowie na fulla. Dobra, nareszcie. Te wyścigi są po prostu fajne do miejsca spotkania. Bo po prostu można troszkę pojechać szybciej niż za tym Billim. Pa, pa. Later on, dokładnie. No i to jest normalnie powiew wiatru, nie? Po prostu. Okej. O, będzie dosyć prosta droga. A my się po prostu jeszcze bardziej będziemy rozpędzać. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Okej, okay. O kurde, no nie. Pauzowanie gry to jest jeden z gorszych pomysłów. Fuck, jak ja teraz się wydostanę stąd? Ja pieprzę, no nie. Będę musiał powtarzać misję, bo ja nie chcę przegrać. Fuck. Dobra, może się jeszcze, może z nim jeszcze wygram, nie? Bo jeszcze mam trochę czasu. To można się jeszcze troszkę rozpędzić, tylko jeszcze raz nie przypieprzyć w nic. No kurde, ta pauza mnie zgubiła. Mogą mi pauzować gry. Kurde, no i nie wygram, nie? A nie można tak po prostu przegrać, nie? Jest brak szacunku, brak honoru, nie? Ale dobra, jeszcze troszkę mam. Tylko się rozpędzi. Prosta droga. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Kurde, no nie, nie wygram. Honor stracony. Oczywiście. Zobaczmy, co teraz będzie. All right, Jim, Johnny,
Since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are going to be the ones to hand over the Brown to the Slopes. What are you and your boy here going to be doing? We are going to watch your backs, because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're looking out for them. This better be cool, man. So, Johnny, this is, Okay. We gonna be cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit! Fuck you! O kurde. No co, nie mamy hera ani hajsu. Wow. No to uciekamy. O kurde. Już triada normalnie przyjeżdża. O Boże, ja tutaj nie zauważyłem gościa. Bo się po prostu na mojego kolegę przyszedł, nie, a nie na mnie. Co tak normalnie na widoku są, nie? Te takie łatwe cele. Dobra, kurde, skończyła mi się amunicja niestety. Musiałem wyrzucić broń, bo nie mają coś jakieś słabe bronie. O, ten ma nareszcie. Oj, poszła broń razem z nim, niestety. Kurde, że mi pod celownik wszedł. O. Witam. Nie się przedzieramy, nie? Normalnie nic nie zatrzyma. Mogę tutaj się powoli zrzucić z tego. Oczywiście, że gra mi tego nie pozwoli. Nie wiem, jak się na to po prostu wchodzi, ale my po prostu wschodzimy szybciej. O Boże, wow, prawie spadło. Jak ja tutaj mam teraz wyjść? Ja pierdzielę. Dobra, może mi ktoś powiedział, jak się z tego schodzi? No widzę, że tutaj ja nie mogę jakoś schodzić, nie wiem czemu. O kurde, policja, no oczywiście. No to powrót do więzienia, widzę. Johnny Kleebitz. Brian, man, shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out, thanks to you. Out around the corner. We're coming. Wait there. Man, let's just get back to the bike. W ogóle się lepiej nie pchać takich rzeczy. Oni tylko na siebie sprowadzili kłopoty kradną z tego oka i teraz Billy znowu będzie w pace. Może będę podejmować tutaj bardziej rozsądne decyzje. Okej, okay. Jesteśmy teraz prezesem gangu. Gościu, wsiadaj, ja prowadzę.
O kurde. To jest zaszczyt, nie? Billy musi iść do paki, no niestety. Sam na to siebie, sam na to sprowadził, nie? Ostrożnie. Musimy być blisko, jeżeli chcemy z nim porozmawiać, nie? Właśnie, czemu on był ranny, nie? Ktoś go postrzelił? Może te triady? Dziwna sprawa, policja tam jeszcze nie było, nie? To triady. Oczywiście. Chyba, że ten gościu by go postrzelił. Nie, niemożliwe. O właśnie. No właśnie, co robiliście z Billim? Powiecie? No, coś cicho się tam. Znaczy, czy on powie jeden? Może teraz odpowie? Teraz gadają normalnie. Ciekawe, czy w końcu znowu powrócimy tego tematu. Chyba nie. Coś nie są zbytnio rozmowni. Dobra, chyba nie pogadają, to ja po prostu sobie wyjdę na prowadzenie, strasznie. Okej, będziemy musieli przekazać wieści gangowi naszemu klubowi. Cóż, zanim przychodzi taki moment. Coraz bliżej. No ale niestety, no. Ciekawe, co z tym Billim w pace. Będziemy musieli go wyciągać. Kolejny gości. Kurde. Ale dobra. Jesteśmy już tutaj na miejscu i zobaczmy, co tutaj będziemy musieli powiedzieć. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Ha, nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. A gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Brian, Johnny's not like that, man. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you, and I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! Stay away from us, you hear? Jim, I guess I gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. No prawda. No kurde, jak nie ma Billiego, a on kurde ma całą moc, co nie, w losach, no to teraz będziemy strasznie słabym gangiem, będą straszne tutaj naciski na nas, ale dobra, idźmy sobie do Jimmy'ego, do Jimma, przepraszam. Chociaż Jimmy to jest
też drobnie od imienia James, tak samo jak Jim. No ale dobra, zobaczmy sobie, co tam u Jima. Prawda? Tak sobie chyba nie będziemy korzystać, co nie? Tak mi się wydaje. Chociaż są strasznie długie dystanse, które można by sobie skrócić. No, okej. Pogoda taka niezbyt fajna. Tak w ogóle specjalnie ten Lost and Damned ma taką kolorystykę, co nie? Taką jeszcze bardziej pojmurą niż GTA 4, ponieważ to no, jest bardziej szara. Z kolei ten drugi dodatek ma znacznie bardziej kolorową kolorystykę. Masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby się wpasować właśnie w motywy tych dodatków. Tutaj z jednej strony gang motocyklowy, poważne sprawy, jakieś tutaj naciski, nieudane deale. A z kolei też taka gra, która ma, znaczy dodatek, który ma tutaj takie większe nacisko na życie w nocne, nie? To też tutaj taka różnica, właśnie ta kolorystyka uwypukla, daje kontrast na te różnice. Ciekawe zgranie. Ale czwórka też jest strasznie ponura. Zakończenie, czy też w ogóle całość tej gry. Ponura bardzo. Praktycznie tam nie ma żadnych dobrych wyborów, są tylko mniej lub bardziej negatywne konsekwencje. Prawda, bo tu nawet wyborów nie mamy, nie tylko konsekwencje nas spływają, czy tylko chcemy, czy nie. No dobra, jedziemy. A, u Elizabety. A to ciekawe. Daj w zapalnik. Just an American. I like an American bike. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride. Some older, mature shit. Give me that. I'll give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. All right. Hey. What's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh yeah? You sure now? No. Some serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh yeah? Yeah, explosives. Oh, cool. Right. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? No, skoro jesteśmy tacy teraz słabi, no to musimy coś zrobić za aniołami. So what do you say? Are you down? Oh man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun, but remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure, we will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Peace. Later. O kurde, bomby rurowe. Ja pieprzę. Dobra, to jedziemy do nich. Do aniołów śmierci. Ale będzie akcja. Gdzie oni w ogóle są? A, na drugiej wyspie te. To musimy już tutaj skręcić. Chociaż nie można tędy przejechać. Tak, ale co na drugiej wyspie? Ale te ciężarówki się jeszcze. Znaczy furgonetki w zasadzie, ponieważ ciężarówki są takie długie, a furgonetki są bardziej takie grube i małe. Tak czy inaczej one będą się poruszać. No już się porusza, widzę znacznik. O kurde. Tak inne furgonetki próbują we mnie wjeżdżać. O, dobra, idealnie na prosto. Fajnie. Te bomby rurowe będą się jakoś, nie wiem, przyczepiać do tego, bo... Fajnie by było. O Boże, nie. Boże. O kurde, tak to się chyba przyczepia. Tak to bym nie wysadził tego. Ale dobra. Tutaj zaś mamy kolejnych gości z ich furgoneteczką, która poleci w powietrze. Zobaczmy, już zaraz tutaj sobie przejeżdżamy. O, idealnie. Papa. A, to można tylko taką w lewo, nie?
wysadzać się. Kurde, no. Nie trafiam coś teraz. Chyba musimy ich troszkę wyprzedzić. Dopiero wtedy. Zatrzymać się, no. Kurde, no. Zaraz nas normalnie nie starczy nam. O, trafić go. Boże, no. Jak my mamy ich wysadzić? O Boże, nie, za siebie. Boże. Czemu to po prostu nie w tę stronę, co trzeba? No jak ja mam ich trafić, bo coraz mniej tych bomb mam. A, tylko w lewo można dawać. Dobra. Wysadzać się, no wysadzać. No nareszcie. Cholera, chociaż nie wiem, czy te 6 bomb teraz starczy, kurde, będę musiał trafić rasa dobrze, nie? Jak nie będę już bombą, to mam problem. Dobra, zaznaczę sobie może, bo do nich są troszkę oddaleni, ale dobra, mogę sobie tą drogą tutaj przejechać, prawda? Fajnie jakbym na tą autostradę wjechał, ale dobra. Bo już sobie oszczędzę, bo i pewnie i tak zjadą do momentu, jak tam przybędę. Najfajniej jakbyśmy ich wyprzedzili najpierw, to wtedy mamy bardzo dużą szansę ich łatwo załatwić w sekundę. Nie, powiedziałem bardzo łatwą szansę łatwo załatwić. Miałem na myśli bardzo dużą szansę łatwo załatwić, nie? To jeszcze czasami mylę słowa. Dlaczego? No bo... tak. Kurde, tutaj chyba nie słychać. No dobra, chyba oni zjeżdżają tutaj nam. Chociaż... Dobra, jak muszę tutaj przyjechać? O, tędy. Ja widzę ich, widzę ich. Spokojnie, Johnny. Załatwiamy tych patałaków. Dobra. O, tędy sobie przyjedziemy. Tak, żeby ich zaskoczyć, że najpierw wyprzedzimy trochę i potem ich zajedziemy. Fuck. Kurde, pod prąd to może jednak przejadę się na drugą stronę, ponieważ tutaj pod prąd to jest normalnie problem. O Boże, o właśnie, tak to się trzeba podstawić, o. Dobra, jest, dobra, załatwione. No i co, myślę, że sobie dwie misje zrobiliśmy. Ja trochę czasu nie mam, więc bym w tym momencie zakończył odcinek, jak tylko skończymy rozmowę telefoniczną z Jimem. Jonathan, job done, my man. Those deadbeats ain't a problem, and you introduced me to your new friends. Yeah, Malik and Deshaun are good guys. No bullshit, apart from the hair dryers they ride. Seriously, man, you should start using the brothers more now that you're in charge. Da. Give Terry or Claire a call if you ever need some help on club business. To spoko. No skoro mamy teraz wyższą pozycję, to czemu nie? Przynajmniej tymczasowo. Dobra, spoko. To fajnie, odblokowaliśmy nowe możliwości. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, albo może na motorze zakończę, ponieważ to jest po prostu bardziej spoko pojazd. No to co, widzimy się w kolejnych odcinkach, tak jak powiedziałem, cześć!